Witam Państwa w magazynie kulturalnym MAG i zapraszam do wspólnego obcowania z Napoleonem fotografii czarno-białej. A oto u mnie na krześle, a u Państwa na ekranie nasz znamienity fotografik i obieży świat. W zasadzie jestem globtroterem. A zatem obieży świat i globtroter pan Marian Fotka. Panie Marianie, nie będę pana o nic pytał, bo i tak wszystko panu wiemy. To dobrze. Natomiast zaproponowałbym może, abyśmy w zaciszu tego przytulnego studia poglądali sobie wspólnie w należytym rzecz jasna skupieniu pańskie mistrzowskie dokonania na światłoczułej błonie. To może co my tu jest mamy na przykład? Właśnie moje zdjęcie z Kairu. Ojej, ale to chyba się nie udało. Chyba się prześwietliło, bo tu poza czernią niczego nie widać. Bynajmniej. To jest bardzo dobre zdjęcie. To było moją intencją. Dodam, że skromnie, że jako pierwszy na świecie dokonałem zdjęć egipskich ciemności. A to druga fotka z Petersburga. No ale to znowu wszystko jest białe. Rozumiem, chodzi o białe noce. Nie. To jest zdjęcie gipsu. To było wtedy, kiedy złamałem rękę. Tak mi przykro. Szwagrowi. Nie, no mówię wkurzył, no. Powiedział, że rzuca papierosy. I tak rzucił paczkę, że mnie w oko trafił. No to mu złamałem rękę nogą. Nogą? Tak, od stołka. Aha. A to może troszkę bliżej do kamery. O. A to chyba zdjęcie z Afryki. Ten niewielki wzrostem osobnik o niskim czole i tępym spojrzeniu, tak jak nie mam. Pigmej? Nie, to mój ojciec. To jego zdjęcie ze stanowiska. A na jakim stanowisku był szanowny ojciec pański? Ojciec był na stanowisku, że nie powinni byli go zdejmować. A to jest z Afryki, no. To jest właśnie tak. Tak, przedstawia szczątki odnalezionego przez tamtejszych archeologów pierwszego troglodyty afrykańskiego. Jak się nazywał? Afrodyta. Aha. A tutaj? No. O, tu na tym zdjęciu jawi się pan nam jako zagorzały teatroman. Anglia, no tak, bo tak. Tu jest afisz, a na nim Szekspir, Hamlet, a w roli głównej Laurence Olivier. Tak, to zdjęcie sztuki z afisza. Naprawdę, szkoda, że państwo nie mogą tego zobaczyć. Zdjęcie jest wyjątkowo piękne, naprawdę. Choć jak wszystkie inne czarno-białe. I w tym momencie troszkę mnie korci mistrzu, żeby zapytać, dlaczego czarno-białe. Czy mogę zapytać? No niech pan pyta. Dlaczego zdjęcia są czarno-białe? No, czy co? To niech pan zada to pytanie. No chodzi mi właśnie o to, dlaczego zdjęcia pańskie są czarno-białe. To trzeba tak od razu, no. Czarno-białe, bo chcę, żeby moi odbiorcy mieli wszystko czarno na białym, bez żadnych matactw i niedomówień. A poza tym powiem panu tak szczerze, te kolorowe są cholernie drogie. Ojej, zrobiło się strasznie późno, muszę już lecieć, żona czeka w domu z kapuśniakiem. Ale może jeszcze na koniec jedno. To jest moje zdjęcie szwu. A to pański szef? Nie, moim szefem jest ordynator Donica. Naprawdę muszę już lecieć, pan wybaczy. Dziękuję państwu, dziękuję panu i zrywam się razem z kartką z kalendarza.